Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego początkowo składał dwa wnioski. Pierwszy dotyczył rewitalizacji budynku przychodni przy ulicy Sokoła, natomiast drugi – budowy przychodni zdrowia na osiedlu Młodości. Ponieważ zainteresowanie dofinansowaniami było ogromne, a wysokość środków niewystarczająca, komisja zajmująca się wstępnym podziałem pieniędzy zwróciła się do chrzanowskiej spółki o określenie wniosku priorytetowego. Postawiono na budowę przychodni na osiedlu Młodości. Jak się okazało, dokument zyskał promesę w wysokości 1 700 000 zł na to przedsięwzięcie. W praktyce oznacza to, że został dopuszczony do konkursu i szanse na otrzymanie tych pieniędzy są już bardzo duże. Teraz spółka przygotowuje całą dokumentację. Wniosek zakłada wybudowanie na należącej już do spółki działce przychodni, w której pacjenci mogliby korzystać z podstawowego pakietu usług medycznych. Czyli lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie opieki osoby dorosłej, geriatrycznej, osoby dziecięcej, niemowlęcej, stomatologia, ginekologia i do tego dokładamy rehabilitację. Czyli dajemy, powiedzmy, kompleksowość w tym zakresie. Jak podkreśla prezes spółki, nowa przychodnia ma ułatwić pacjentom dostęp do wielu usług i uzupełniać się z tym, co Zatela już proponuje. Stąd pomysł choćby na uruchomienie tam także świadczeń rehabilitacyjnych. Jak Państwo wiecie, kolejki na rehabilitacji są dość duże, żeby być bardzo duże. Zapotrzebowanie jest coraz większe. Pacjent akurat z rehabilitacji, jak często się zdarza, ma problemy z poruszaniem się. Na razie to wstępna koncepcja, która, jak zastrzega sobie szef ZLA, może być modyfikowana w zależności od tego, jakie będą zmienne w konkursie, ale także w prawodawstwie i finansowaniu służby zdrowia. Gdyby jednak przychodnia miała powstać w obecnym kształcie, koszt jej budowy szacowany jest na 5,5 miliona złotych. Pieniądze miałyby pochodzić z trzech źródeł – dofinansowania unijnego, budżetu ZLA i kasy gminnej. Ja wystąpię do Rady Miasta, oczywiście z odpowiednim projektem i ten potrzebny wkład, który jest do dołożenia do całości, prawda, tego wniosku, 50% będziemy chcieć dofinansować. Nie wiem w tej chwili, ile to będzie wynosić, gdzieś około, powiedzmy, no nie wiem, 1,5 miliona, ale połowa, 50%, a 50% ten wkład będzie po stronie spółki. To kiedy ruszy budowa zależy od terminarza podziału i przekazania unijnego dofinansowania, bo prezes ZLA deklaruje, że spółka jest w stanie szybko się do tego przygotować.